Dzisiaj gramy wielkiego berka z utrudnieniami. Mamy gości z Warszawy i zaczynamy. 3, 2, 1, start. Zdupcamy. Misja na dzisiaj, nie odpuść pierwsza. Ale czemu oni w moją stronę biegną? Monia, nie! Tam! Czemu? Bo tam wszyscy pobiegli, tam! Ale czemu nie tam? A znasz mapę? No nie. No właśnie, w tym problem, bo ja też nie pamiętam. Słuchajcie, mamy 5 minut na to, żeby znaleźć jakąś miejscówkę, ale tylko po określonym obszarze. Nie będę biegać, wiecie co? Ale się to zbliżę, gdzie oni idą. Okej, większa grupa idzie w tamtą stronę. Gra oczywiście polega na tym, że każdy z nas ma zdjęcie na plecach, no bo wiadomo, od pleców też się można zajść i te zdjęcie zerwać. Osoba, która będzie miała najwięcej zdjęć, ostatecznie wygrywa. Jeżeli zdjęcie zostanie komuś zerwane, to ta osoba automatycznie odpada z gry. W kieszeni mam dwa utrudnienia, jedno ułatwienie, które będzie używane w trakcie rozgrywki co 15 minut, żeby zobaczyć, czy mam trochę łatwiej, czy mam trochę trudniej. No i co? Idzie za mną Wiktoria. Czy mogę już zacząć go śledzić, żeby wyrwać mu to zdjęcie? Co tam, Wiczka? No idź sobie! Gnojek mały. Nie znam tej mapy w ogóle. Ty, a ja to nie wiem w ogóle, jakby nie ogarniam tego obszaru po mapie. A wiesz, że nie powinniśmy być obok siebie, nie? To pa! Pa! Dobra, Pedro, my mamy luz, nie? My mamy luz! Generalnie my mamy taką taktykę z Pedro. Z Pedrem, mordo, z Pedrem, tak się Pedrem. To odmawia. Aha, z Pedrem to się odmienia. No oczywiście, że tak. Z Pedrem mamy taką taktykę, że się teamujemy troszeczkę. Troszeczkę, ale tak nieoficjalnie. Tak nie, no tak, no. Dobra, tam idzie, trzeba zobaczyć, idzie Dominik. O, tu jest fajna miejscówka. To słuchajcie, jest jakiś plan. Ale widzę, że tam idzie Pedro i Yoshi, więc ja jeszcze idę sobie dalej. Idę szukać kogoś i będę ich śledzić. Może ktoś mnie śledzi, żeby potem, jak będzie czas, od razu zabrać im kartkę. Monia, robimy tak, na razie sojusz. A później jak finale, tak. Robimy tak, że finał my i później już będzie tak. My do finału. Tu mnie oszukaj. Nie oszukam, przysięgam. Ej, ja serio, jak ktoś podejdzie do mnie i będzie chciał mi zabrać zdjęcie, to ja garda i lecimy. Pytałam się Natalii, czy możemy tak robić, że bronić swojego zdjęcia. I się pytałam, czy możemy normalnie... Powiedziała, że tak, więc jak coś, to... się bijemy tutaj. Nikt nie będzie mi zabierał zdjęcia. Serio, ja będę bić. W tej grze najlepiej jest obserwować, niż być obserwowanym, więc lepiej z bezpiecznej odległości znaleźć sobie kogoś, do kogo będziemy podchodzili. Patrz, że tutaj... To Magdek. Haniula, Tomik. Haniula. Mamy tak, mamy utrudnienie i ułatwienia, więc zobaczmy, co mam jako pierwsze. O! Możesz schować swoje zdjęcie do kieszonki na 5 minut i w razie gdyby cię ktoś zobaczył, udawać, że odpadłaś z gry. Dobra, czyli normalnie udaję, że odpadłam. Czy jestem 5 minut safe? Kurde, no nie, już mnie dorwałeś! Uwaga, moje pierwsze utrudnienie, z którym zaczynam grę, to zagraj z kimś w łapki. Zbij 25. Nie możesz stać w jednym miejscu dłużej niż minutę. Dobra, zarąbiście. Nie możesz stać w jednym miejscu dłużej niż minutę. A ja chciałam iść na kawę. Stoisz nieruchomo przez całe 10 minut? Nie, to jest jakiś żart. Ale nie jest napisane gdzie stoję. No dobrze, to będę stać nieruchomo przez 10 minut. Musisz nagrać TikToka z muzyką włączoną najgłośniej. Ej, sztos, bo w sumie... Sztos! A pokaż, co ty masz. No czekaj, sprawdzam. Wyroszowałem ułatwienie. Ale musisz budynku. Najpierw utrudnienie zrobić. Tak? No. Myślisz? Chyba tak. No dobra, to najpierw utrudnienie zrobić. To losuję jeszcze raz, nie proszę to wyciąć. Niestety zasady co do utrudnień i ułatwień niektórych przerosły. Dobra, idę sobie przeczytać te utrudnienia. 15, nie, po 15 minutach chyba to. Ale robi. Przeczytać już można. Serio? Po 15 minutach sobie wiesz. Tak mi się... Nie. Zaprosz widzów do zabawy. Przez 10 minut widzowie muszą ci towarzyszyć w chowaniu się. Rany boskie, no dobra. I kolejne. Musisz udostępnić wybranej osobie z gry swoją lokalizację przez 5 minut. No to to jest... A, właśnie przyszłam do utrudnienia. No jestem po prostu... Widzowie zagadka. Co zrobi Wika, gdy ogarnęła, że przeczytała o jedną karteczkę za dużo? A. Będzie się trzymała utrudnienia z pierwszej karteczki. B. Będzie się trzymała utrudnienia z drugiej karteczki. C. Przeczyta jeszcze trzecią. A. Ułatwienie tego odcinka. Na 5 minut zyskujesz nieśmiertelność i niczego nie mogą wykluczyć cię z gry. Ej! Najlepsze ułatwienie. Dobra, czyli ogólnie mogę teraz wychodzić sobie gdzie chcę. Zrobimy to za 2 minuty jakoś, jak skończy się czas chowania. I od razu wychodzimy i jak ktoś mnie dotknie, to mówię sorry, mam kartę nieśmiertelności. Ej, widzę go, tam jest. Tam jest. Chyba przeczytał utrudnienie.
Dobra, stary, przeczytajmy te utrudnienia. Moje utrudnienie jest w połowie ucięte i nie wiem, co tu pisze. Halo, produkcja. Witam, z tej strony produkcja. Wystarczy odwrócić karteczkę. Oh no. Oh no. Musisz być na widoku przez 15 minut. Co to znaczy być na widoku? Cały czas jestem na widoku. Okej, okay, i drugie utrudnienie to pogadaj z widzami przez 2 minuty. O, ale mam zarąbiste ułatwienie! Możesz się schować w budynku przez 5 minut. Moim utrudnieniem jest zrób sobie selfie z 3 widzami. Bra. Zamorsz sobie fontannę. O kur... O nie, to masz skarpety. A gdzie jest fontanna? Ej, masz tragiczne zadanie. Ej, mam pytanie, nie? No. Oglądasz moje filmy? Oglądam. Dobra, jeden. Siema, panowie. Ej, dobra, ale ja muszę też zdjęcie z wami, dobra? Bo muszę ten. Poczekajcie, pojedynczo muszę. Najpierw z tobą. Dobra, teraz z tobą. Dzięki, panowie, jesteście niesamowici. Ej, ja muszę iść teraz do kogoś innego. Odpadłam już, czaisz? Jak to? No. Kto się zabrał? Dominik. Nie. Dobra, i tak go nie dogonię. Widzę tutaj Hanie i Bartka Kubickiego. Czy jestem jeszcze w obrębie mapy? Tak, dobra, ja się może na nich zaczaję. Czyli Hania ma ułatwienie, które polega na tym, że może schować swoje zdjęcie. To jest dobre ogólnie. No nie mam jak jej teraz zarąbać tego zdjęcia. Ej, czaj, to już rozpadłam. Jak to? No. Mega przypał Bartek Kubicki. A to już się zaczęło w ogóle? No. Ja byłem pewien, że jeszcze mam chwilę czasu. A wyratowałeś już utrudnienie łatwiej? Tak, mam utrudnienie. Nie! To było zbyt sprytne! Miałam ułatwienie, że mogę zdjąć sobie zdjęcie na 5 minut i wszystkich wrabiać! Niewiarygodne! Let's go! Sorry, że na ciebie trafiło! Fantastycznie, słuchajcie. Skończyłem właśnie w tym momencie grę. Mam jeszcze jakoś 3 minutki tego ułatwienia, ale to jest mega mocne ułatwienie ogólnie. Tu możemy się schować. O! Genialne! No! Myślę, że genialne. No. Ej, chyba, że będziemy tu stać, oni tu nie wejdą. No jak nie wejdą, jak wejdą? Co ty gadasz? Ale na drzewo! Schody są! Na drzewo! Monika, na to chyba naprawdę nie możemy akurat. Możemy na drzewo. Ale ja nie wiem, czy jakby... Ale jest będziemy siedzieć. Monika, będziemy... tu jest elektryka cała. Wolałbym, żebyś tutaj nie była. Aha, dobra. Kurde, ja tu nie skoczę. No skoczysz, dawaj. Nie, czekaj, czekaj, ty pierwszy, ty pierwszy. O! Nie, no żartuję. Szybko. A weź mi pomóż. A jak? Złapać cię? Masz telefon. Ej, jak coś, to tam były schody. Zostanę tu, bo jest ktoś taki jak Pedro i Yoshi, którzy poszli tam, a tam kończy się obszar. Więc jak jeden na drugiego zacznie nachodzić, to w pewnym momencie będą tutaj, a tutaj jest końcówka obszaru, więc ja to zostaję elegancko tutaj. A nie chcesz grać teraz w mojej drużynie niby odpadków przez 3 minuty jeszcze? No dobra, tu jest Yoshi i Pedro. Tak? No. Ej, ale przepraszam! Też ty się popierdzisz no. Dobrze. No, nie już Bartek Kubicki złapał. Dobra. Niestety. To atakuje. Trzeba zacząć grać bardziej ofensywnie. Tak? Dobra, ale... Może ona schowała. Tak. Ej, ale wy możecie dalej coś ten? A masz może zdjęcie? Nie. Ej, ona chyba oszukuje. Masz może? Ona oszukuje! Pedro! Zabiorę jej! Gdzie jest moje zdjęcie? No masz tutaj. Pokaż. A tu? Co tu masz? A gdzie jest twoje? Mam ułatwienie pewne. Dobra. To było straszne. Pierwszy raz bałem się Hani. Kochani, mam nieśmiertelność przez 5 minut, więc się niczym nie martwię, że ktoś mi zerwie zdjęcie, bo mnie to nie rusza. Jest Yoshi. Ej, idę stąd. Oj, proszę pani. Chcemy mieć beef? Chcemy mieć beef? 3 metry ode mnie. Obiecuję ci, że ja... Ej, ale to nie jest MMA, nie bijem się. Obiecuję ci, że jeśli do mnie podejdziesz... Ja mam nieśmiertelność. Serio, mam kartę nieśmiertelność. Na S? Dobra, zbyt szybki jestem chyba. A ty co, jeszcze grasz? No jak? No to patrz. Ej, nie możesz, nie możesz! Mam nieśmiertelność, mam nieśmiertelność! Naprawdę? Tak, obiecuję, przez 5 minut taką kartę wylosowałam. Kto? Naprawdę? Tak, mam nieśmiertelność. Ja mam ułatwienie, że mogłam schować sobie. Nie, ja mam nieśmiertelność. Tak, przysięgam przez 5 minut, więc niedługo, więc idę stąd, pa! Nie ma sensu, stary. Czemu? Tak szczerze. Masz, jakie masz utrudnienie? Bratku, mam teraz nieśmiertelność. Ja też właśnie, tak się składa. Tak? Tak. Jesteś pewien? Nie. Bartuś, a może Timek?
Nie, no gdzie? Nie można. Jak nie można? Nie można. Stary, idę zwiedzać dalej. Ja też idę zwiedzać dalej, stary. Miłego zwiedzania ci życzę. Idę totalnie w tamtą stronę. A ja idę, Bartku, w tamtą stronę. W tamtą? Do zobaczenia. Pozdrowienia. Pozdrowienia. Dzięki, dzięki. Trzymaj się, brat. Cześć, cześć. Totalnie się kitrami gogonie. Aha. Okej. Okej. Dobra, to. Okej. Mamy to. Tak, tylko teraz ta gorsza sprawa, czyli ja muszę zamoczyć tę fontannę. Dobra, ja tu nie widzę żadnej fontanny. A przy syrence jej nie ma? Jest przy syrence? Nie wiem. No dobra, Monia, szukajmy. Dobra, nie mam szans! Ej, ale w ogóle! To pa! O Boże, to jest stresujące. Mam Pedro. Potrzebuję zabrać Pedrowi te zdjęcie, które ma na plecach. O nie, idzie Hania. Ratuj się, kto może! Boże, uciek! Mnie to stresuje za bardzo. Skończyło. Niestety moje zdjęcie już wraca na smyczkę. O nie. Gdzie tu? Czekam od Hani. Boże, ciągle się boję najbardziej Hani. Dobra, wracamy do normalnej gry. Czyli musimy się gdzieś schować, słuchajcie. Dobra, nie widzę tej karteczki. O, jest karteczka Hani. Dobra, próbuję sobie taką. A gdyby tak najciemniej pod latarnią, czyli wiecie, stać przy syrence. Uważaj, uważaj! Masz? Ale poczekaj, co to ma być, że ty podpowiadasz jej? Masz szczęście, Hania, jeszcze cię dorwę! Ej, mega cute, operator mnie uratował. Trochę się zapomniał, że nie no, mogłem być częścią gry. Tak. Ale cóż. Jeszcze ją dorwę. Było blisko. Jakby mnie teraz tak wypało. Spróbowałabyś nie, to. Nie, żart, żart. Czy tu jest jakiś sojusz zrobiony? Nie. Ej, Hania tam idzie, Hania tam idzie, Hania tam idzie, chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się. Cześć, ej, schowam się za wami, dobra? Bo muszę się z widzami schować, mam nadzieję, że to okej. Okay. Słuchajcie, pani, ona fajnie opowiada tutaj. Piękny widoczek, krajobrazy. Przepraszam, czy wiedzą państwo, gdzie jest fontanna? Jakaś taka coś, gdzie będziemy mogli po prostu umyć nogi. W sensie, my wiemy, jak to brzmi, ale po prostu mamy potrzebujemy... Tak. Dobra, dziękujemy. Cześć, aha. Zapomniałem się trochę, gdzie miałem iść, zgubiłem, widzisz, ten. A nie uważasz, że to dobry pomysł, żeby właśnie się zaczaić tutaj na kogoś? A ja już się, wiesz co, czaiłem się tutaj na Hanie, ale miałam ułatwienie, że może zdjąć zdjęcie z tego i włożyć do kieszeni na tam ileś czasu. A może spróbujesz pójść tam? I ty pójdziesz tam, a ja pójdę tam, stary, i się zobaczymy za 5 minut, dobra? Dobra, masz rację, masz rację. Trzymaj się, brat. Cześć, cześć. Patrzę tu w kamerze, czy nie goni mnie? Spokojnie, jakby, stary, ja się nawet nie ruszam. Tak, dobrze mówisz. Miłego zwiedzanka ci życzę. Gemonie. Słuchajcie, no chyba jedynym wyjściem teraz jest takie chodzenie i obczajanie, kto jest w jakim miejscu, bo tu nie ma co się chować, nie ma co kampić. Ej, dobra, hej, a zagrasz ze mną w łapki? No. Na trzy, cztery. Ej, kurde! O, sorry! Dobra, mamy to! Dziękuję bardzo. I tyle by było z fontanny. Dobra, wykonuję moje utrudnienie, czyli muszę być przez 5 minut na widoku. No jestem na środku patelni, bardziej się już chyba nie da być na widoku. Gdzieś tutaj się Pedro czaił. Okej, widzę Faustynę. Może spróbuję ją zaatakować? Spróbuję ją zaatakować. Nie mogę złapać, dobra. Koniec mojej gry. Powodzenia dla siebie. Pa. I po co mi to było? Słuchajcie, złapałam Pedra. Pedro się na mnie czaił mega długo już. Nie, my gramy w grę, ja muszę się schować na chwilę. Okay, dosłownie. Myślałam, że coś... Nie, jeszcze 4 minuty i mogę iść stąd. Okej, okay, nie. Sorry. Dobra, stara, a jakbym umył w jakimś kranie? No nie, bo tam pisze jasno. Tam pisze jasno. Jezu, tam jest napisane jasno. Ooooo! To mi się poprawią właśnie sama. Co tutaj robisz? Mam nadal nieśmiertelność. O, tutaj kończymy. Mam nieśmiertelność, daj na razie. To czemu się cofasz? Bo mam takie utrudnienie. To odwróć się, skoro masz nieśmiertelność. No, odwracam się. No proszę bardzo, możesz spróbować, pokażę ci, że mam nieśmiertelność. Tak? No, no. Teraz.
A na jak długi czas? Na 5 minut, a jeszcze nie minęło. Nie no, właściwie to minęło. Jak ucieka! Tam Joshi i Vika są. Co oni się teamują? Ej, dobra, tu jest jakieś oszukiwanie, nie? Tu jakieś oszukiwanie, wiesz, za solidne. Ona ma cały czas tą nieśmiertelność. Idzie Hania. Dobra, chociaż ją sprankuję, że chcę to. I co? Nie jest dalej. Co? Dobra, tak naprawdę ja już wygrałem. Naprawdę? A ty? Ja tak naprawdę... Nie, nie! Ej, to, że słabiej biegam, nie powinno być minusem! Nie! Łatwo. Joshi, masz jeszcze Dominika. Dziękuję. To była dobra rozgrywka, panowie. Dobrze się z wami grało. 50 sekund. Robimy szybko. Ja bym zrobił tam. Nie, nie, wchodzisz, wchodzisz i ucieknie. Ale tu nie ma dalej fontanny. Ta syrenka jest. Ma wodę. Gdzie jesteście, influencerzy? Stara, ale mam mokre buty z momencie. Dobra, 10 minut minęło, wracamy do gry i ja jestem głodna kogoś zdjęcia, okej? Okay? Wychodzę agresywnie, szukam jakiejś ofiary. Przyjmujcie moje plecy, jakby ktoś był za mną. Ej, serio, jak ktoś będzie chciał zabrać zdjęcie, garda i lecimy. Omega, jest tam... Dobra, czekajcie, bo się spanikowałam, bo zobaczyłam Lexi, a ona... Myślę, że na pewno mi zabierze. Moja kartka, ułatwienie, była pusta. Dlatego sam sobie daję ułatwienie. Widzicie moją kartę? Odpinam ją. Daję kartę Dominika. I w momencie, kiedy ktoś weźmie moją kartę, to nie weźmie mojej, bo moja będzie cały czas tutaj. Tak. Czy to jest oszukiwanie, czy nie? Nie, nie dostałem ułatwienia. To jest, wiesz, pusta kartka. Wymyśl sobie sam. Wiesz, co chodzi? Właśnie skończyła się moja nieśmiertelność. Żyjesz jeszcze? Nie. Cicho, cicho, bo ja chcę już jego złapać. Daj mi spokój. No weź mnie, stracasz nas, cicho. A co, nie powiedzieli ci? Ja mam najlepszą kartę OP. Nieśmiertelność. Nie ma takiej karty. No przecież dam już jemu, poproś go, bo mi ukradł tą... Dobra, już nie mam! Ogólnie dobra, w dobrym momencie Fausti to zrobiła. W dobrym momencie, bo skończyła mi się nieśmiertelność 3 minuty temu. Masz jeszcze? Nie mam. Pokaż plecy. Totalnie nie mam. Chodzę tako, bo nie mam. Czy naprawdę, Faustynka? Tak szczerze. Czy ty myślisz, że mnie dogonisz? Tak szczerze. Mam jeszcze jego. Jak tam? Sary, no jest luz, jest taki luz, że to jest szok. Niezłe, to jest naprawdę zarąbista gierka. Jeżeli, kochani, chcecie, żebyśmy zrobili ją jeszcze w innych miastach, na przykład we Wrocławiu z Rezim i z Tandelami, no to dawajcie znać i się może z nimi umówimy w te nagrywki, bo to jest naprawdę super. Ty, Joshi, czemu ja mam zdjęcie nie twoje? Takie ułatwienie, wiesz? No. Myślisz? Bo Hania miała, że może zdjąć. Mam. Ale nie Joshi. Jedno zdjęcie. Zawsze dobrze, że ktoś jest wyeliminowany, nie? Dobra, na razie nikogo nie ma. Gdzie oni są? Zamiast w berka oni się bawią w chowanego. Ej, dobra, podejdziemy Bartka. Tylko proszę chyba się tak zrobić. Dobra, idę za Faustyną. No i co? No. Monika! Nie! Lecimy po owczarkach. Dawaj, Kamil! Dawaj! Kurwa, jest jeszcze... Nie, dobra, usiadł. Ej, licz swoje dni! Mamy Monikę Kociołę. Ja chcę Kamila. Roba! Mam, zdjęcie! Mam! Mam, ja pierwsza! To jak to robimy? Chyba kamień, papier, nożyce. Dobra. Chociaż ja odchwyciłam pierwsza, zaznaczę. 3, 4. Ja pierdzielę! Masz Moniki.
Ale jestem wkurzona teraz. Jeszcze ja wiem, że cię złapałam. Po co ja papier dałam? Tam jest... Mona? Nie Mona, tylko tam jest Lexi i... Ona nadal gra? Tak. Nie wiem, Mona. Bo ich odstraszysz, ja idę z autą. I'm out. A, Lexi jest out. W beznadziejny sposób odpadłam. Potrzebuję pomocy, bo ich jest dwóch na jedno! Nie! Nie, ale nie zrobiliście! Ej, Kamil, jaki pożeracz tutaj, on ma już 4 zdjęcia. Poczekaj, oddaję. Ale masz tantiemy. Jezu, jestem tak zmęczony. Kurde, no aż, ale mnie zdradził ten zegarek. Dobra, utrudnienia teraz losujemy. Ja cię kręcę, idealnie miałem, no. Nie mam czym oddać, przysięgam. Gdzie mam utrudnienia? Utrudnienie bądź ułatwienie. Możesz się schować wewnątrz budynku na 5 minut. Lipa totalna. Po co mi, jak tutaj nikt nie potrafi biegać tak jak ja? To prawda. Udostępnij swoją lokalizację na minutę na grupie. Dobra. Jakie masz utrudnienie? Cześć, co tam? Muszę lokalizację pokazać na minutę. No ja cię widzę i tak to. Ja mogę się schować do budynku przez 5 minut, to mi nic nie daje. Ej, dobra. Mocną opcją, takie 200 IQ, byłoby... usiąść sobie gdzieś tutaj i budowanie, że jestem klientem. Wtedy jak zobaczę kogoś... to od razu się zrywam i niespodziewanie zgarniam. Co? Yoshi. Gdzie? Gdzie ty go widzisz? No przy parasolu. Ktoś mogę zdjęć, proszę. Dobra, stary, ale musimy TikToka razem nagrać. Przecież zaraz mu ktoś zabierze, on plecami normalnie stoi do nich. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Jest luz. Mam dwa. I mam już jego. Jestem szyją największą, bo Yoshi robi zdjęcie z widzami, a ja mu wtedy kradnę zdjęcia, patrzcie. Jestem tak wycieńczony, że za chwilę zjedę na zawał chyba. No trudno. Stary, możecie za nimi pogonić i im wyrwać takie coś. Zdjęcie mają na tym. Dobra. Zrobicie to dla mnie? Przyniesiecie mi? Ja tutaj będę. Jak będę. To jest moja magiczna moc dzisiaj, okay. Że mam wysłanników. Teraz jak sobie myślę, to chyba faktycznie byłeś kilka sekund. Byłam! Ale wygram dla ciebie. What the fuck? Ej, a Yoshi, masz swoje? Nie masz! Dziękuję bardzo. Moja moc specjalna. Dziękuję pięknie. Jaka? Sraka. Nie można na Yoshi, co jest? Czemu wy tutaj wszyscy stoicie? A Kinga jeszcze gra? No gra. Ja się pogubiłam, ja już odpadłam. Co? Dobra. Ty masz tyle? Nie. Oddaję ci to. To wygram też dla ciebie. Dzięki. A tylko w trójkę zostaliśmy? Co mam robić? Zrobiliście drugie utrudnienia? Tak. Jak coś, ja jestem wewnątrz budynku, więc nie możecie tu wchodzić, nie? Przemieszczaj się na jednej nodze przez 5 minut. No i wpadłam jak śliwka w kompot. A co ty masz? Co, jakie ty masz utrudnienie? O nie, chyba. Gorzej. Ojej, nie można łamać utrudnienia. Ej, czy ja mam na jednej nodze? Tak. To nie jest jedna noga? No wiem, ale poczekaj 5 minut, co? Przepraszam, jeszcze sobie też trochę łapkę przyciąłem, ale mam. Dobra, słuchaj, mam propozycję. Jaką? Ja mógłbym wybrać brutalną siłę i tak dalej, ale to jest bez sensu i uważam, że powinniśmy po prostu zagrać w kamień, papier, nożyce. Widzowie, co wy na to? Okej. Dobra. Dotarliście do finału, chciałbym wam pogratulować, każdemu z was. Dziękuję. To jest sobie fajne osiągnięcie, ja chciałbym być w finale. Dziękuję. 3, 2, 1. Gratulacje, Kamilu. Czyli honory. O nie. Let's go, wszyscy wylądują. Proszę na konto bardzo. Kamila. Gratulacje, widzimy się w kolejnym odcinku.